prawdziwie narodowych warunkach zremisowali mecz 0-0 piłkarze Olimpii Grudziądz z Wisłą Płock na własnym boisku. Obfity deszcz zalewający murawę utrudniał grę, ale jednocześnie dodawał uroku całemu spotkaniu. Ślizgi po ślizgi tworzyły prawdziwie widowiskową otoczkę spotkania w Grudziądzu. W 35. minucie spotkania niewiele brakowało, by goście zdobyli bramkę w rzucie karnym, który wykonywał Piotr Wlazło, a który bronił Bartosz Fabiniak. Po 26. kolejce Olimpia w tabeli na 5. pozycji. Goście Wisła Płock zajmują 9. miejsce w tabeli pierwszej ligi. Witamy na konferencji trenerów, trenera gości, pana Marcina Kaczmarka i trenera Dariusza Kubickiego Olimpia Grudziądz. Tradycyjnie prosimy trenera gości jako pierwszego o komentarz dotyczący spotkania. Przede wszystkim dziękuję bardzo trenerowi za to spotkanie. Kibicom za miłe przyjęcie, bo zawsze z wielkim szacunkiem będę wspominał pracę w Grudziądzu, dlatego cieszę się, że mogę z inną drużyną w takich miłych wspomnieniach w atmosferze wracać do Grudziądza. Co do meczu, myślę, że jak na warunki panujące w dzisiejszym dniu, zawodnicy zaprezentowali maksimum tego, co mogli. Mimo że woda stała na boisku w dużej części, szczególnie w pierwszej połowie moi piłkarze przeprowadzili kilka ciekawych akcji. Mieliśmy rzut karny, nie wiem jak ten mecz by się potoczył, gdybyśmy go wykorzystali. Natomiast w drugiej połowie Olimpia osiągnęła optyczną przewagę, miała dużo stałych fragmentów gry, sporo zamieszania. Dlatego mecz skończył się remisem. Szanuję ten wynik, bo bardzo słaby dla nas to był bardzo ważny mecz, bo my zagraliśmy 3 dni temu katastrofalne spotkanie, takie powiedziałbym, no, które nie może się zdarzać piłkarzom na tym poziomie, dlatego na tym trudnym terenie w Grudziądzu, bardzo trudnym, sam wiem jak to jest, bo zawsze trudny, punkt dopisujemy oczko, gramy dalej, dziękuję. Jeszcze raz dziękuję za miłe przyjęcie. Tak, Kaczmarek tutaj się pojawił w Grudziądzu, to dwa, trzy słowa, że pod wrażeniem jestem, po prostu jaki zespół zbudował w Płocku, Beniaminka, jest można powiedzieć zespół no, takiej wyższej, górnej połowy pierwszej ligi. Nie jest ciężko, nie jest łatwo Beniaminkowi i naprawdę jestem pod wrażeniem, jak ten zespół funkcjonuje w tej lidze. A przejdźmy teraz do meczu. No, to już też trener zauważył, Kaczmarek wcześniej, że warunki dzisiejsze, czy murawy jakby determinowały prowadzenie walki sportowej i dużo było chaosu, dużo było mówię, dłuższej piłki, podboru, wygranie tej drugiej piłki, ewentualnie z tego fragmentu gry. Zarówno Wisła Płock, jak i my tego szukaliśmy. W pierwszej połowie wydaje mi się, że lepszym zespołem była odrobinę Wisła, w drugim odrobinę my, a trzeba szanować każdy wynik, trzeci mecz rzędu, jeżeli chodzi o grę obronną, o grupę obronną, nie ma naprawdę jakichś większych zastrzeżeń, coraz lepiej to funkcjonuje, no troszeczkę jeszcze zabrakło dzisiaj jakości, żeby tam więcej tych sytuacji wytworzyć, bo wiadomo, prawdopodobieństwo wtedy było większe, że zdobędziemy tych bramek, ale naprawdę nie muszę się wstydzić za swój zespół, zresztą było widać po ojcowym blisku, kibice doceniają z jakim zaangażowaniem, z jakim poświęceniem zawodnicy grają dla tego klubu i dla mnie i naprawdę trzeba pochwalić po prostu, bo no widać, że metra boiska w Polsce darmo nie oddadzą. Brakowało jeszcze troszeczkę, tak jak wcześniej mówiłem, jakości, ale mówię, w dzisiejszych warunkach naprawdę bardzo ciężko tą jakość było. Dziękuję. Dziękujemy trenerom. Teraz pora na pytania od Państwa. Panie Marcinie, szatni Pan nie pomylił? Miałem taki moment zawahania, ale najpierw odwiedziłem Nestora Ludwika Maruszewicza w jego pokoju, porozmawialiśmy chwilę, bo tak jak mówię, no, pewnych rzeczy się nie zapomina. 4 lata pracy w jednym klubie, w polskich warunkach, w polskich realiach, to naprawdę nie jest prosta sprawa. I zawsze z olbrzymim sentymentem będę do Grudziądza pracy. Panie Marcinie, jeszcze pytanie. Co Pan przez ten okres świąteczny z zespołem zrobił? No bo jak byłem w tym Płocku, jak widziałem, to po prostu niebo, a ziemia, porównując te dwa mecze. Najważniejsze, że no szkoda, że Pan innych nie oglądał, bo to mógłby Pan odnieść takie wrażenie, że ten był faktycznie dramatycznie słaby w naszym wykonaniu. A na szczęście one się tak często nie powtarzają, a tak jak powiedziałem, no przez te półtora roku to był najsłabszy mecz.
Ja myślę, że to była najlepsza motywacja dla piłkarzy, to, że tak słabo zagrali, żeby stanąć na wysokości zadania. Nie jest to łatwe, podkreślam jeszcze raz, bo szczególnie na takim terenie, jak tutaj w Grudziądzu. Wiedzieliśmy, że Olimpia jest na fali wznoszącej. Szkoda, ja bardzo żałuję, że ten mecz się musiał odbyć w takich warunkach, bo spotkały się dwie drużyny, które starały się na pewno grać w piłkę, mające sporo zawodników takich do gry kombinacyjnej. No ale musimy uszanować też decyzję sędziów, ten mecz się odbył, jest jak jest. A czy wy jako szkoleniowcy postulowaliście, nie wiem, o przeniesienie na inny termin ze względu na... My jesteśmy w innym celu i oczywiście jakoś tam... Ale konsultowali z wami tą... Po cichutku wypowiadaliśmy się, co nie, o tym sądzimy. No ja powiem krótko, powiedziałem, bardzo trudne warunki, ale na pewno można te zawody rozegrać. Ale że już będzie pierwszy gwizdek sędziego, musimy do końca to po prostu pociągnąć, że będzie po prostu kompromitacja na całą Polskę, jak po 10 minutach dwa zespoły będą musiały zejść z boiska. Delegat wysłuchał zarówno mnie, jak tutaj trenera i podjął chyba słuszną decyzję, bo te warunki nie były takie jak w 1974 roku, co prawda nie pamiętam, ale później z kasy, z wideo i tak dalej. No tak. Premier, czy miał pan trudniejsze warunki, to nie raz, kiedy grał pan w lidze angielskiej? No szczerze nie pamiętam, ale kilka razy też były wielkie ulewy, no na pewno też były trudne warunki, no na pewno tutaj trzeba powiedzieć, że władze klubu, dyrektor stadionu naprawdę starali się i boisko było naprawdę pięknie przygotowane, bo i wczoraj trenowaliśmy i rozruch mieliśmy, brameczki przestawialiśmy w różne miejsca, żeby było jak najlepsze, żeby to widowisko było jak najpiękniejsze w dzisiejszym dniu. No niestety troszeczkę pogoda nam pokrzyżowała plany, ale no trudno. Czy wiadomo co z Bartoszem, czy jeszcze za wcześnie? No jeszcze za wcześnie, powiem szczerze, że jeszcze nie zdążyłem mu nawet pogratulować jak następnego kąta czystego, bo to dla bramkarza naprawdę jest budujące, że tam któryś mecz z rzędu nie puszcza bramki, a jeszcze dzisiaj przy takich sytuacjach się wytworzyła, gdzie by obronił rzut karny, to jest dobry bramkarz, ale no, musi jakby pokazywać więcej niż do tej pory pokazywał, z tego względu, że ja wiem, że potencjał tego chłopca jest naprawdę bardzo spory.